Wygrywa wysoko 5-0 z Wieczystą Kraków. Melduje się w kolejnej rundzie Pucharu Polski. Jak z twojej perspektywy wyglądał dzisiejszy pojedynek? Myślę, że tak jak sobie troszkę zakładaliśmy. Mieliśmy określony plan, gdzie chcieliśmy bardzo wysoko podejść do Wieczystej i odbierać piłki na jej połowie, żeby nie dać po prostu jej argumentu w ofensywie, bo ma sporo zawodników o dużej jakości. No i to się nam udawało. Bardzo, bardzo dużo piłek odebranych na połowie Wieczystej, dużo kontr, dużo fajnych, składnych akcji i myślę, że zagraliśmy to, co chcieliśmy. Bardzo ofensywnie, wysoko i przede wszystkim wygraliśmy. Czego spodziewaliście się po Wieczystej? Jakie atuty chcieliście wyeliminować? No tak jak przed chwilą powiedziałem, myślę, że właśnie tą grę ich ofensywną, w sensie poszczególnych zawodników troszkę, no tak można powiedzieć, że Maja i Peszkina troszkę zneutralizować, bo wiadomo, że mają dużą jakość i w każdej chwili mogą dać coś swojej drużynie, także tak jak wcześniej powiedziałem, wysoki pressing, długie utrzymywanie się przy piłce i w ten sposób chcieliśmy po prostu wygrać ten mecz. Myślę, że troszkę lepiej niż na dziewiątce, dlatego że dużo więcej mam piłki przy nodze, mogę więcej akcji indywidualnych stworzyć dla drużyny, także to jest na plus dla mnie, bo też się rozwijam pod tym kątem. Nie ograniczam się tak jakby do grania w centrum, tylko trener musiał dał mi troszkę taki nowy impuls, można powiedzieć, i jeśli będę się dalej rozwijał na tej pozycji, myślę, że mogę tam jakiś dobry poziom osiągnąć. Piątek, kolejny ligowy mecz, tym razem zmierzycie się z Wigrami Suwałki. Po takiej serii to będzie chyba przyjemność pojechać do Suwałk. Na pewno tak, ale właśnie to może być trochę zdradliwe dla nas, żebyśmy za bardzo się nie podpalali, tak kolokwialnie mówiąc, tylko ze schłodną głową grali to, co mamy grać i jeszcze ulepszali dodatkowo naszą grę, bo błędów też dzisiaj nie ustrzegliśmy, więc można je wyeliminować i jeszcze dążyć do lepszych efektów.